Oto książę, który wyruszy w poszukiwaniu złotego pióra do Orlej Góry. A w tym będzie mi pomagał mój przyjaciel Bert. Bert się trochę zmienił, ale nieważne. Niech wam to nie przeszkadza. Ej. Stary, musimy znaleźć rzepy. Bo rzepy to jest moje... A tak w TZW. Tam jest Orla Góra! 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 Żegnaj królestwo. Wrócę tu ze złotym piórem. Jak widać! Lub nie. Tam jest złoty blok, na którym znajduje się łabuciunia. Właśnie, kiedy jest tak cicho, to może posłuchajcie mojego przywitania. Dobra, ale to było moje przywitanie, nie? Iza. O nie, jak ja wejdę tu? Bert, nie śmie. Żartuję. Lecimy! Déjà vu! Bert! Znalazłeś gdzieś rzepy? No Bert, halo. Musimy iść. Znalazłeś sobie jakąś koleżankę? Nie no, Bert nie chce iść. Dobra, chodź tu. I chodź teraz tu. Bert, no! Chodź tu, chodź. O, dobra. Idziemy, Bert. Fajnie by było, gdybyś podążał za mną, ale... Niestety się nie da. Chodź, poszukamy na wzgórzu, jak daleko my jeszcze mamy do Orlej Góry! Góry! Było lepiej z tym dźwiękiem, ale... Jest! Orla Góra i... To niedługo będzie ten łabędzi staw. Nie ma tutaj nigdzie tych łabędzi. Łabądź. Nie no, kościół. Bert dzisiaj przesadza. Bert! Koma! Nie żartuję. Bert! Jak my ja przejdę do Orlej Góry, nie umiejąc pływać? Nie wiem. Płyń za mną rzeczką. Prosto tam, gdzie chcesz. Tam jest Orla Góra. No Jezu, ale brzydkie to jest. Bert, spójrz tylko na to. Jak to wygląda? A, moje królestwo wygląda lepiej. Tam, co prawda tam w oddali, ale lepiej wygląda. Książę Swan na pewno mi zazdrości. Bert, naprawdę. Ja rozumiem, że ci się nie chce, ale dzisiaj musisz wyjątkowo iść. Jesteśmy na tropie! Jest już tutaj zaraz Orla Góra! To mi swoje królestwo. A ja jeszcze muszę wrócić, Bert. Spokojnie, obroni nas. Jest! Orla Góra!
góra! Jest! Tak w ogóle nie umiem budować, więc sorka. Pa. Chodź, cokolwiek Bert tam będzie, nie bój się. Ja cię obronię moim mieczykiem. Mieczyk w dłoń, luneta schowana. Chodź, Bert. Po cichu. Bert. Jeszcze, ale tutaj. Kościół, pomyliłeś drogi. Tutaj masz iść. Bert, chodź. Chodź, Bert. Nie idź tam. Tam jeszcze nie wolno. Mówisz, że chcesz zostać? Dobra. Ale gościu, nie patrz na to. Mi będzie smutno bez ciebie. Jezu. Ja tam chyba nie idę, Bert. Chodź. Razem pójdziemy. Chodź, Bert. Bert. Halo, Bert. Chodź. Bert się zbuntował. No trudno. Sam pójdę. A tu nic nie ma. To skamowali mnie. Po trudach, ale wszedłeś, tak? Wtedy, kiedy ja już wyszedłem, tak? Bert, ale wejdź. Nie no, Bert. Znowu się zbuntowałeś. No, no, chodź, Dobrze. Teraz idziemy tu. Bert. No nie rób obciachów. Chodź. Jezu, to wygląda jeszcze bardziej źle. Chodź, Bert. Bert, chodź. Chodź, Bert. Bert, musimy tu już iść. Bert, chcesz, abym... Chcesz zostać? Okej. Na pewno? Nie? Nie pójdziesz? Dobra, po Bert. Jest! Złote pióro! 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 Mam je! A przy okazji sobie pozbieram troszeczkę złota. A co mi szkodzi? No teraz tylko wystarczy wrócić ze złotym piórem. Bert. Bert odleciał. Bercie, byłeś taki młody. Bert odleciał. Tak wygląda przynajmniej. Bercie. Naprawdę. Tyle się przyjaźnimy, a ty zostawiłeś mnie. Chyba, że Bert właśnie wleciał na górę i pozwiedzał sobie świat. Bert zwiedza sobie teraz świat, a więc ja bez Berta samotny wracam. Ale mam złote pióro. To najważniejsze. Tam jest jakaś osada. Nie, nie mogę tam iść. Ja mam tam dom. I tu Bert może być. Bert, nie bój się. Już idę. Ja, gdzie ty tak w ogóle jesteś? Bert się boi sam. O nie. Tam jest moje królestwo. A Berta brak. Tu jest Orla Góra. Bert! Dobrze, Bert, jak chcesz. Idę sam, bez ciebie.
O Jezu, za wysoko. Dobra, biegnij, biegnij. Ivan dozdołał go. O nie, książę łabądź. Sven. Sven. Szybko biegnij. Płyń. Mamo, tato, zdobyłem złote pióro. Może nie złote, ale zdobyłem pióro. Te, o którym mówiliście. Była to bardzo niebezpieczna wyprawa. Biegnij! To już niedaleko. Biegnij! Płyń! Dnie i noce mijały. Dnie i noce mijały. Już nic mi nie stanie na drodze. Ty też, krowo, nie staniesz mi na nodze. A ja chcę zjeść coś. Najlepsze byłyby rzepy, ale... Rzeprak. Jest. Moje królestwo. Nie ma, niestety. Niestety nie ma. Niestety nie ma Berta. Nie wiem, co powiem, ale coś powiem. Zdobyłem złote pióro. Gdzie ja idę? Nie wiem gdzie. Jestem podekscytowany. Złote pióro. Zdobyłem pióro, które... Zobaczyć, czy będę mógł zwiedzać mapę Ivendo kiedyś. Jestem! Bo wszyscy słuchajcie, którzy tu jesteście. Zdobyłem złote pióro z Orlej Góry! A gdzie jest Bert? Berta nie ma. Wolę sobie pójść gdzieś. A więc, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Ja się z wami żegnam. No i cześć! Książę Ivendo zdobył to pióro! Juhuu!